Dzień dobry, Monika Laskowska, najlepsza polska dziennikarka. Jesteśmy tuż po mediatreningu i ważeniu przed galą High League. Trójka jest ze mną, Mateusz Kaniowski, cześć. Hej. Dlaczego się śmiałeś, jak zapowiadałam naszą rozmowę? Bo chłopaki się nawijali, że powiesz Arkadiusz Kaniowski. A, rzeczywiście, miałam tak powiedzieć. Mateusz, powiedz mi, jak dzisiejszy wieczór, jak oceniasz dzisiejsze ważenie i mediatrening? Przyjemnie, nagrałem 4 wywiady, więc jestem w miarę zadowolony, bo chciałem nagrać ich trochę więcej, ale jakoś światło nam wyłączyli. Ale jak powiedziałeś, że mają włączyć, to widzę, że jest z powrotem, więc gadamy. To fajnie, nie mogę się doczekać jutra. Jestem trochę zaskoczony, że nie było Denisa i jego taty, a szkoda. Oni mieli dzisiaj ważenie w Warszawie. Mateusz, powiedz mi, jak to się stało, jak wygryzłeś Arka Pawłowskiego? Dlaczego wygryzłem? No bo on zazwyczaj prowadził rundki, a teraz ty przejąłeś te stanowisko. Arek dalej prowadzi, ja prowadzę tylko małą część tych rundek. Teraz prowadziłem faktycznie 2 programy, ale on dalej prowadził, w międzyczasie na przykład z tatą Dawida, z tatą Denisa i Salanem. Czyli się po prostu wymieniacie, jest jakby, stworzyliście duet, można tak powiedzieć? W jakiś sposób a tak. A o tobie gadamy, o tobie właśnie. W jakiś sposób tak, duet. Czyli... Jak współpracujecie się z Arkiem? Jest okej, okay. No to, tak jak mówię, teraz jest tak, że Arek na konferencjach ma inne zadania, super sobie radzi. Ja wszedłem na konferencję, żeby je prowadzić. Ja będę prowadził małą część rundek, Arek zdecydowanie większą. Tak, w dalszym ciągu on ma swoje zadania, ja mam swoje i tyle. Jak rozmawia... A jeszcze jutro będzie jedno zadanie, o którym teraz jeszcze nikt nie wie, ale wszyscy się i tak już domyślają. Więc jutro jeszcze jedna rzecz, którą robię, trzeci z moich 3 obowiązków, więc walczymy. Dużo tych obowiązków. Dajesz radę sobie ze wszystkim? Czy masz szczerze? Jak pomagierów? Nie no, oczywiście robię wszystko sam, ale jak jest fame, gala, to ja wszystkim zawsze tłumaczę, że 2 tygodnie przed fejmem ja już nie wychodzę z domu. Nie wiem, czy też tak masz, ale żeby się do tego wszystkiego przygotować, wszystko podopinać, zazwyczaj 2 tygodnie nie mam czasu żyć, a teraz był fame 2 tygodnie, po czym High League za 2 tygodnie. Więc ostatni miesiąc był taki, że faktycznie... Ja to robię w drodze, w trakcie, jadąc na trening, wracając z treningu w międzyczasie. A, myślałem, że w drodze na konferencję i pomyślałem sobie, że o, to ciekawie, to by nie, wiele też. Tłumaczyło. Nie, też, ale zazwyczaj no, nie zawsze możesz poświęcić 100% czasu na research i trzeba to jakoś sobie podzielić. Mateusz, powiedz mi, który z zawodników jest według ciebie najsympatyczniejszy? Ale mi zadałaś pytanie najsympatyczniejszy. Nie patrzę tak na zawodników, który jest, kurczę. No to najbardziej, najpiękniejsza zawodniczka. Najpiękniejsza? Do tej pory, z wszystkich federacji. O Jezus, i teraz ja mam sobie te 16 tak, zawodników, wybieraj, czy 20 które? Wymyślić. No mamy tak, Ewę Brodnicką, mamy Kamiszkę, Zusję, Wilma. Potem pozostałe 19 z 20 no, nie patrzyły nie, nie tak. Nie będę chciała z tobą rozmawiać. Dobra, cofam pytanie, masz rację. No to w takim razie powiedz mi, z którą ci się najlepiej... No też nie, bo później się obrażą. No to dobra. Nie, no możesz zadać jakieś takie pytanie, coś wymyślę. No dobrze, no to powiedz mi, która najbardziej przypadła ci do gustu, z którą masz najlepszy kontakt? Zawodniczek? A powymieniasz mi te zawodniczki? No, Lil Masti, Zusję, Ewa Brodnicka, Kamiszka, to Stay. No, no to z Zusję mieliśmy bardzo długo dobry kontakt, no ale już tych chłopów pojawiło się za dużo, więc musiałem w końcu zejść z tej sceny. Konkurenci! Nie, no żartuję, bo teraz to zamieszanie jak bomba i Ferrari się tam chcą zabijać młotkami o siebie. Więc uznałem, że to jednak rozwód musi wejść i musimy zakończyć tą całą przygodę. Natomiast jeżeli chodzi co o to była za przygoda? A to ty nie wiesz, że wzięliśmy ślub? A to nie, o ślubie, ja myślałam, że to jeszcze coś. Nie no, bez przesady. Ale jak się więcej nie można. Jak się uaktywniłaś, Monia, od razu. Od razu, że coś się dzieje. powiedz mi proszę cię w takim razie, jeżeli chodzi o Zusję i Ferrariego, ostatnio widziałam post Ferrariego, który powiedział, gdzieś napisał, że nie jest mile widziany, jest niemile widzianą osobą na tej gali High League. Co o tym sądzisz? A jesteś pewna, że cytujesz w 100% dobrze? Widziałam screena. Nie wiem, czy to on napisał, ale widziałam, że tego typu wiadomość. Wiesz co, nie widziałem czegoś takiego, natomiast wiem, że coś było w stylu, że nie mógł się pojawić na konferencji. No i najprawdopodobniej chodziło o jego konflikt z bombą, żeby się chłopaki nam tutaj pozabijali z tyłu. Nie byłoby walki.
Rozumiem, no ale ja widziałam zupełnie co innego, że jednak, że mimo to, że zrobił rok temu rewolucję, jeżeli chodzi... Tam na tej scenie. Tak, tam było... Dzisiaj nie ma sceny, ale rzeczywiście zrobił rewolucję, a teraz nie jest mile widziany. I rok temu takie wyświetlenia zrobiłaś na Ferrari, ma dzisiaj, kurde, słabo będzie wyświetlenia, bo mało osób, co? Tak, mało osób, mało... Ale w ogóle dziwnie, dzisiaj było bardzo spokojnie, nie uważasz? Bo nie było publiki. A, rzeczywiście, no nie bo to są... Nie zauważyłaś, Monia, do tej pory. Nie zauważyłam, wiedziałam o tym, że nie będzie publiki, ale... Ja nie wiedziałem, ja się przekonałem na miejscu i byłem w ogromnym szoku. Nie, no ja wiedziałam, że nie będzie publiki, ale rzeczywiście, bo nasi influencerzy, nasi zawodnicy mają bardzo dobry kontakt z publicznością i tak naprawdę nakręca ich publiczność, prawda? Musicie być koniecznie na następnych konferencjach, na gali, no pewnie będzie dużo osób, nie wiem, mi się wydaje. Myślę, że z 12 tysięcy. Mateusz, twoja wpadka, największa wpadka, jeżeli chodzi o twoją pracę dziennikarza, redaktora, to? Jejku, myślałem, że mi coś wymienisz. Już byłem w szoku, kiedy ja miałem taką wpadkę. Nie miałeś nigdy wpadki. Nie, no jakieś na pewno, tylko myślę, że cała sztuka polega na tym, że kiedy już dochodzisz do tej wpadki, to starasz się ją tak zatuszować, mówiąc następne rzeczy, żeby nikt nie zauważył, że ta wpadka została powiedziana. Największą zaliczyłem w telewizji. Ale to nie było nic fajnego, bo pomyliłem nazwiska zawodniczek. Miałem w głowie zawodniczkę A powiedziałem o zawodniczce B, która już nie żyła, a to przez to, że wszędzie w Warszawie były jej wielkie plakaty. I to było takie, jak zszedłem ze sceny, nikt w telewizji nikt nie ogląda, więc dosłownie 3 telefony były do redakcji, że jak on mógł, ale to były 3 w internecie, to byłby cały internet od razu, ale było mi strasznie głupio tak osobiście. Było w twojej pamięci? No, największa moja wpadka, tak, no powiedzieć o zawodniczce, która nie żyje, że wygra ten turniej na pewno, przykre droga. No, bardzo nawet, no, a najbardziej coś, najbardziej śmiesznego, co ci się wydarzyło, co cię spotkało? Tutaj się wiele śmiesznych rzeczy dzieje na tych wywiadach. Co było takiego śmiesznego? Dużo tych rzeczy było, szczególnie w Freak Fightach. Nie wiem, masz jakiś pomysł? No właśnie ja też, jakbym zadała sobie te pytanie. Coś... O, świetnie się bawiłem na rundkach. Prowadząc rundki między między Denisem a Diego. Pewnie ci już płakałem ze śmiechu, nie wiem, czy oglądałaś te rundki. Oczywiście, że oglądałam i powiem ci, dlatego zwróciłam uwagę, pogratulowałam, że rzeczywiście fajnie prowadzisz, bardzo mi się podoba. Powiedz, mam pytanie właśnie odnośnie twojej pracy. Kiedy był ten moment, kiedy odpuściłeś i złapałeś dystans? Bo wcześniej prowadziłeś troszeczkę inaczej wywiady, inaczej zupełnie pracowałeś. No, nie zupełnie, ale trochę inaczej. A teraz robisz to z takim większym luzem. Kiedy był ten moment, kiedy pyknęło i złapałeś tego dystansu? Dystans. Niesamowite pytanie, bo ja w życiu nie zauważyłem, żebym takie coś zrobił. Ja zauważyłam. Ale też nigdy nie miałem takich komentarzy, żeby tak się stało, wiesz? No to może ty powiedz, kiedy tak było, to będzie mi łatwiej to określić. Nie odczułem czegoś takiego. Że złapałeś taki flow, większy dystans do wszystkiego? Ale chodzi ci na pewno o moje rozmowy, czy chodzi ci na przykład rozmowy. O moje zachowanie gdzieś na backstage? Nie, o rozmowy. Nie odczułem. Ja odczułam, bo jestem bardzo dobrym obserwatorem i patrzę na każdy szczegół i mimikę twarzy, gestykulacje i widzę większy luz, naprawdę. I ten moment, o którym mówię, mi się wydaje, że to było jakieś 2-3 miesiące, może nawet więcej. Nie, to ja w ogóle tego nie odczułem. Być może, jeżeli tak jest, to jest jakiś etap przepracowania, bo jednak te gale są cały czas, to jest tydzień po tygodniu, praktycznie nie ma przerw. Nie ma przerw. Mateusz, masz życie prywatne? Mam, ale w maju ono mocno zostało osłabione. Kurczę, no jak... Ludzie też sobie nie zdają sprawy z tego, że te eventy są nieustannie, a pomiędzy tymi eventami trzeba dopinać wszystko, co jest powiązane, żeby być na tym następnym. Wszyscy sponsorzy i tak dalej, więc tego jest strasznie, strasznie dużo. Trenujesz trochę? Teraz nie. Nie ma czasu. Nie ma czasu. Dostałeś propozycję, na pewno dostawałeś propozycję walk ze wszystkich federacji? Z dwóch. Z dwóch. Nie chcesz się zgodzić? Nie chcę. Dlaczego? Jaki jest powód? Bo uważam, że nie po to kształciłem się tyle, tylko dziennikarz i poświęciłem całe moje życie ku temu, żeby nagle stać się freakfighterem. Nie mówię, że na pewno nigdy się nie wydarzy, ale uważam, że dużo więcej w życiu zrobię, zarobię i osiągnę jako dziennikarz, niż jeżeli raz się zdecyduję, żeby wejść do klatki, bo tak, po pierwsze nie będę robił wtedy wywiadów, po drugie wiele osób naznaczy moją osobę jako właśnie tego już w środku środowiska, jednak chciałbym zostawić ten mianownik dziennikarza,
Wiadomo, że jeżeli ktoś mi powie, Mati, dostaniesz taką a taką kwotę, którą kupisz sobie 3 mieszkania w Warszawie, to się zastanowię wtedy poważnie, ale uważam, że na wszystkie inne rzeczy jestem w stanie dojść do tych wszystkich rzeczy, nie dając się obijać w klatce, tak jakby. A nie troszeczkę nie kręci cię, żeby jednak spróbować? Bardzo mnie kręciło to, bo uwielbiałem zawsze trenować, ale no to by trochę zabiło to dziennikarstwo. Więc być może, ale to naprawdę musi wiele wody w rzece upłynąć. Wiesz co, mówi się tak, że nie wiesz niczego, dopóki czegoś nie spróbujesz. Nie uważasz, że mogło być tak, że zupełnie inaczej jest niż będzie, niż myślisz, że gdybym mogłoby nie to... nie robił kariery w dziennikarstwie, to na pewno bym się tym chciał zajmować, ale skoro jestem dziennikarzem na galach, no to nie za bardzo widzę połączenia. No dobra, no nie dobra. Chciała, prawda? Wiesz co, ja lubię próbować nowych rzeczy w życiu. Ja wiem nawet, z kim byś chciała. Z kim? Z panią Murańską. A dlaczego z nią właśnie? No tak myślę. Ale ja nie mam nic do Asi Murańskiej. To byłoby ciekawe. A co by było ciekawego? No, w naszym połączeniu. No to by pasowało. Jesteś młodsza, ale nie aż tyle, ile wszystkie inne potencjalne rywalki. A dlaczego właśnie Asia jako moja przeciwniczka? No właśnie, chociażby wiek by nam się tutaj nie zgadzał do końca, ale wiesz, o co mi chodzi. Bardziej by się to zazębiało, niż gdybym miała walczyć z 20-latką. A mama śledzi twoją pracę? Oczywiście. I karierę? I co mówi? Jest dumna na pewno. Co mogę odpowiedzieć po takich słowach? Ale co, słowa mamy chciałabym usłyszeć. No to tak, rodzice śledzą. To jest też tak, że cała rodzina to śledzi i to jest jedna z tych wad internetu, że cokolwiek by się nie działo, wiadomo, w internecie mogą paść każde słowa i każdy może napisać, co chce. I czasami jest tak właśnie, że jadę na jakieś spotkanie rodzinne i słyszę, że nagle wszyscy oglądają ciocie, których bym rzucił, to nie podejrzewał, wujkowie, każdy dokładnie wie, z kim wywiad. Mateusz, a jak powiedziałeś Boksdelowi to, Mateusz, a jak ta osoba, ale tego zagiąłeś w wywiadzie. Jak rzucają ksywy i patrzę na ciocię, która ma przykładowo 50 kilka lat, to sobie tak myślę, o kurde, no nie spodziewałbym się. Ciocia ogląda. Tak, tak, a tu koledzy w pracy mówią to, no to jest bardzo ciekawe. Mateusz, idąc twoim tropem, kogo najbardziej zaskoczyłeś, zagiąłeś, zadając pytanie rozmówcy? Adriana Polaka. Czym? Jak to było? Fame 4, jak mówił, że Amadeusz Ferrari przez kolczyk w uchu jest osobą taką, a nie inną. Orientacji. Tak, a ja wtedy rozmawiając z nim widziałem, że on ma dziurę w uchu. Powiedziałem, jak to? Przecież ty też masz dziurę po kolczyku. I wtedy Adrian zrobił takie, o! Jaki spostrzegawczy. No i potem śmiesznie się to na mnie odbiło. W sensie czułem trochę pretensje, bo komentarze, wiesz, jakie były wszystkie po tym tekście. Natomiast już dawno nie, prawda? I myślę, że Adi też już naprawdę zdarzył do tego. Tak, tak, tak. No. Mateusz, twoje największe marzenie? My tu robimy wywiad rzekę. No już kończymy właśnie, dlatego tym marzeniem już będziemy kończyć. Marzenie? Chciałbym ci życzyć, żeby się spełniło. Chciałbym przejść na emeryturę w wieku 30 lat. Już niedługo. 2 lata. Uda się? Tak, i wtedy nie będziecie mieli konkurencji i wszyscy będą cisnąć. Ale ja nie mam konkurencji, jestem najlepsza. Że ja o tym nie pomyślałem. Mateusz. Mateusz, życzę, żeby twoje marzenie się spełniło. Myślę, że jesteś na bardzo dobrej drodze. A ty kiedy chciałeś na emeryturę? Never. Co? Czemu? Nuda. Nie, też pewnie się znudzę i wrócę. No właśnie o tym mówię. Nic Ale się nie dzieje. Chciałem takim mieć taką przerwę. Fajnie by było, co? Ja też ostatnio potrzebowałam, uciekłam w górę, nie, już było enough. Mateusz, życzę, żeby twoje marzenia się spełniły wszystkie. Dziękuję ci serdecznie za rozmowę. Widzimy się jutro już na gali. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dzięki. Dziękujemy. Bardzo fajnie, dziękuję. Dzięki śliczne.